Nie mogę się bawić? Ale jak to? Dziewczyny nie umieją rzucać ani szybko biegać. Drużyna z tobą miałaby ciężej. Wcale, że nie. I co teraz zrobisz? Rozpłaczesz się? Beksa lala! Chodźcie, ja będę Polonami! To takie nie fair! Nie, ja im pokażę! Co mam zrobić? Muszę być cicho! A macie! Tędy! Ognia! Auć! Ej! Nie żyjesz! Zasadzka! Kryć się! Ej! Przecież ona się nie bawi! Dobra! Jeden dostał, jeszcze czterech! Tu powinno być bez... Ale cię zaskoczyłam! Każdy potrafi się zakraść od tyłu! Idealne miejsce! Oni się kryją! Tchórze atakują! A macie! Trafiony! Jeszcze żyję! Tu będę bezpieczna! Do ataku! Ej, tylko śnieżki! Bez... Może znajdę jakąś lepszą pozycję! A macie! To mnie osłabi... Mam cię! To tylko rana! Ognia! Tchórze atakują! Tak lepiej! Na pozycję! Tam? Tu powinno być bezpiecznie! Ej, tylko śnieżki, bez piguł! Tu będę bezpieczna! Ognia! Tchórze atakują! Zaraz przegracie! Kolejny rozwied zabity przez bojowniczkę z Polanii! Sama jesteś rozwied! Rozwieci! Wycofać się! Od teraz każde trafienie zabija! Ej, ty nie żyjesz! Możecie uciekać, i tak was znajdę! Aha, bułka z masłem. To mnie osłoni. Tam jest! Ej, tylko śnieżki bez piguł! Tak jest! Tak lepiej! To jest zbyt łatwe! Nie jestem rozwied! Jesteś! Twój brat też jest rozwied! Idealne miejsce! A macie! To mnie osłoni! Atakują! Do ataku! Z następnym razem dajcie mi dołączyć! Tu będę bezpieczna! Tu powinno być bezpiecznie. Na nią! Do ataku! Polania nie zginie! Aucie! Ej, au! Nie żyjesz! Nieprawda! Sam nie żyjesz! Tak nie wolno! Au! Ej! Może zaczepisz kogoś swojego wzrostu! Albo wyższego! Przyszło jej wsparcie! Odwrót! Wygrałabym, gdyby nie oszukiwali. Jak dla mnie potrzebowałaś pomocy. Chodź, wracajmy do domu. Tata czeka. Albo może wreszcie nauczysz mnie strzelać. Obiecałeś. Mówiłem, jak będziesz starsza. Ale ja jestem starsza niż wtedy, kiedy obiecałeś. Poza tym, jak mam się bronić, gdyby była wojna?
Jak będzie wojna, lepiej się nie wychylaj. Ja się o ciebie zatroszczę. A co jak cię zabraknie? Wujek Lech mówił, że każdy Polanin musi umieć się bronić. Zawsze będę przy tobie. No dobra, miej mnie, nie miałam szans. I gdyby to nie była zabawa na Śnieżki, tylko... Anna, no... Oj, dobra, ale... Wiem, wiem, mam nie mówić tacie. Będę tego żałował. No dobrze, w tym lesie są jelenie. Bądźmy cichutko i poszukajmy jakiegoś. Aha. No dobra, prowadź, pani generał. Nowe zadanie główne. Aha, tędy. Muszę być cicho. Idę. Tam! Widzę! Jelenie to zwierzyna łowna, więc są bardzo czujne. Musimy zmienić strategię, pani generał. Schowam się w krzakach, żeby mnie nie zauważył, a ty zagoń go w moją stronę. Dobry plan. Tylko traf jelenia, a nie mnie. Łatwizna. Nie miałaś się ukryć w zaroślach? Póki Ania nie ukryje się w zaroślach, mogę cały dzień ganiać za tym jeleniem. Przecież ją zauważy. Do dzieła. Nie ruszaj się. Ach, szlak! Dobra kryjówka, ale to był bardzo kiepski strzał. Z tym karabinem coś jest chyba nie tak. Słuchaj, jak ciągniesz za spust, nie możesz się zastanawiać, czy trafisz. Musisz być już tego pewna. Widzisz cel, widzisz jak się porusza, musisz wyczuć odpowiedni moment i wtedy... Trach! Jeleń na obiad. Rozumiem. Chyba. Dobra, ukryj się w zaroślach, a ja... Wiem! Muszę być cicho. O czym myślisz? W porządku. Ukryj się gdzieś w zaroślach. Zagonię jelenia w twoją stronę. Aha. Idę. Tędy. Na pewno trafię. Ja trafiłam! Piękny strzał, motylku! Tata nigdy mi nie uwierzy! Bo się nie dowie. Pamiętaj, to ja upolowałem jelenia. A, no tak. I to jakim strzałem? Najlepszy w twoim życiu. Żartownisia. Fu, to jest obrzydliwe. Nie unikniesz tego. Nie zabijamy dla zabawy. Janek, myślisz, naprawdę myślisz, że będzie wojna? Pewnie. I ta to dopiero będzie wielka. Obejmie Saksonię, Rozwiecję, Królestwa Nordyckie, a może nawet szogunat. Cały świat. Tutaj też przyjdą żołnierze? Do tej dziury? A po co? Janek! No strzelaj! O
O mały włos. Tak, dziękuję. Pewnie był głodny. Ej, Artur! Zabierz zwierza! Będzie z niego dobre futro na Syberię. Idziesz na wojnę? Na rozwietów? Tak, bronić ojczyzny przed rozwiecką agresją. Rany. Imponujące, co? To śmiały. Najnowszy model. Będą kompletnie zaskoczeni. Ale niesamowity. Chodź, wieś musi być niedaleko. Szukacie Zalesia. Jestem stamtąd. Mogę was zaprowadzić. No to wsiadaj, żołnierzu. Wracaj prosto do domu, dobrze? I pamiętaj o pieczeni! Wracaj prosto do domu i nie zapomnij o pieczeni. Halo? O nie, ja przepraszam. To nie twoja decyzja, Piotrze, tylko chłopca. Jeśli chce bronić ojczyzny, to będzie rzeź. Przecież dobrze wiesz, co potrafią te maszyny. Każdy ochotnik dostaje wyszkolenie i sprzęt. Kto wie, może kiedyś będziesz właśnie dowodził jednym z nich. Mowy nie ma. Nie chcę, by mój syn zginął w kolejnej bezsensownej wojnie. Bezsensownej? Walczymy o nasze domy i naszą wolność. Na kogo chcesz wychować syna? Na patriotę czy na tchórza? Jak ja? My wszyscy staniemy w obronie Polanii. A ty? Wojna nie będzie taka straszna. Wujek Lech się mną zajmie. Nie! Wszyscy wrócą do domu jeszcze przed świętami. To nie są żadne wygłupy, Janku. To... Tak po prostu trzeba. Jako mężczyzna i Polanin powinieneś być z tego dumny. Idź, spakuj rzeczy. Janek! Ty idziesz na wojnę? Słyszałaś. To kilka miesięcy. Zostawisz mnie samą? Nie. Nigdy. Ja chcę cię tylko chronić. Wojna przyjdzie, czy tego chcemy, czy nie. Wuj Lech mówi, że naszą jedyną szansą jest szybki atak. Pokażemy rozwietom i Saksonom, że nie damy sobą pomiatać. Nie będziemy się kryć. Ale tata mówi, że to będzie krwawa jatka. Tata nie lubi się bić. Wolałby się tu ukrywać i naprawiać zardzewiałe maszyny rolnicze. On tego nie rozumie. No to ja chcę iść z tobą. Ja to robię dla ciebie, motylku. Nie idź. Ale to tylko kilka miesięcy. Mówili, że wojna będzie wielką przygodą. Obiecywali dumę i honor. Ostatecznie trwała 5 lat. Pełnych cierpień i grozy, jakich świat wcześniej nie widział. Po raz pierwszy największe narody świata dysponowały bronią, która mogła zabić kilkudziesięciu, a nawet kilkuset ludzi naraz. Wojna się skończyła, ale miliony przypłaciły ją życiem. Wśród nich był Janek, mój brat, który chciał wrócić na święta, który obiecał, że nigdy mnie nie zostawi.
Na co oni w ogóle liczą? Na to, co wszyscy, że przepędzimy rozwietów z Polanii. Bez wsparcia naszego wojska? Wygląda na to, że wujkowi Lechowi na razie dobrze idzie. Podobno rozwiedzki atasze wojskowy wychodzi z siebie. Przy 10 rozwietach na każdego partyzanta. Oni tylko zagrażają rozejmowi, a my go potrzebujemy. Ale czemu w ogóle mamy rozejm? Czemu cesarz Fryderyk i car Mikołaj się na to zgodzili? Czemu teraz? No w rzeczy samej dobre pytanie. Panie Piotrze! Panie Piotrze! We wsi, bojownicy ruchu oporu, wzywają pana. Wujek Lech? Nie, ale mówili, że to pilne. Idź do obozu Drwali i przekaż, że niedługo będę. Ale ja chcę... Idź! Już! I masz nie zaglądać do niedźwiedzia. Spokojnie. Aha. Chodźmy. Dobra. Zaraz będę. Już idę. O nie, jaki wielki, zły niedźwiedź! Też to takuje! Rozwieci? Strzelajcie w niego! Nie! Zadanie poboczne wykonane. My ich zabiliśmy. Nic ci nie jest, Wojtek? Musimy iść do wsi. Trzeba ostrzec tatę i bojowników ruchu oporu. Chodźmy. Czego potrzeba? И что именно мы ищем? Какого-то умника. Ученого, что ли? Здесь? В этой глухомане? Мув! Уши кроми. Добра. Jeśli to coś da. To się może przydać. Już idę. O, patrz. Leśna wróżka. Elf. Wróżki mają skrzydła. Rozwiedzcy żołnierze. Ja... Oni kogoś szukają. Rozwiedzi? Tutaj? We wsi są bojownicy ruchu oporu. Musimy ich ostrzec. Zostań tu. My się tym zajmiemy. Nie ma mowy. Tata też jest we wsi, a ja dobrze strzelam. Idę z wami. Zadanie poboczne wykonane. Zaraz będę. Dam sobie radę. Wygląda bezpiecznie. Ha? Naprzód! Cokolwiek pomoże! Zepsuł się kilka godzin temu. W tę stronę! Jeden, dwóch, może więcej! Aha, osłona zawsze się przyda. Uwaga! Mów! Lepiej się nie wychylać! Strzelają! Aha! Jesteśmy coraz lepsi! Coraz lepsi? W zabijaniu ludzi? Przepraszam. Czego potrzeba? Idę.
Lepiej się schowam. O nie. Łotry! Zapłacą mi za to! Jeśli to coś da... Zaraz będę! Osłona... Pomocy! Tutaj! Kryj się! Idę na pomoc! Odeprzę cię! Inaczej się nie da! Co?! Bohater zdobył nową rangę! Dzięki. Uratowałaś nam tyłki. Chodźcie, wiejemy stąd! Chwila, co się stało? Rozwiedcy żołnierza. Przyszli zaraz po partyzantach. Szukają jakiegoś profesora Dybowskiego. A mój ojciec? Zaszył się z innymi, w okolicy rynku. Musimy im pomóc. Oszalałaś? Oni mają mechy i ciężkie uzbrojenie! Idę z wami. Tam ciągle są mój brat i jego rodzina. Wszyscy idziemy z wami. Rany! Co teraz? Wygląda bezpiecznie. Idę. Już idę. Wydajcie profesora! My znamy, że wy jego prячете! Nie znamy żadnego profesora! Ostrożnie! Nie musicie tego robić! Dajcie nam spokój! Oni nie słuchają! Upadłeś sobie? Nie, nie wychylaj się! Czym sobie na to zasłużyliśmy? Lepiej się schowam. Tu jest oddział rozwiedzi! Ja się nimi zajmę! Posiłki! Неподчинение будет сурово наказываться! Повстанцы будут расстреливаться на месте! Закончились мы их! Иде! Ходьми! Там есть więcej rozwietów! Natychmiast! Mam ich na muszce! Ognia! Chyba już mamy spokój. Wygląda bezpiecznie. Idę. Osłona zawsze się przyda. Zadanie główne wykonane. Szsz! Anna! To... Co ty tu robisz? Nie powinnaś tutaj przychodzić! Ja... w lesie... Przepraszam. Tato, ja... ja... Raz wy nie chcecie wydawać nam profesora Dybowski, my sami jego najdziem! Перевернуть здесь все! Найти профессора! Bądź cicho i zostań tutaj. Odciągnę ich i wrócę, jak tylko sobie pójdą. Czego oni chcą? Po co tu przyszli? Zostań tutaj! Nie! Tato! Szukacie profesora Dybowskiego? Tu jestem! Chodźcie mnie złapać! Tato! Teraz! Brońcie się! Nowe zadanie wykonane. Jedna z naszych jednostek osiągnęła status elitarny. Spokojnie! Tak jak uczyłem. Wybaczcie. Już po wszystkim. Jeszcze nie. We wsi nadal są rozwieci. Czemu nie mogą zostawić nas w spokoju? Dalej, pomóżmy mieszkańcom wsi! Liczy się każdy strzał! Wytrzymaj! Posiłki! Udało się! Pomóc w czymś? Wygląda bezpiecznie.
Ja się nimi zajmę! Odeprzeć atak! Po siłach!